Mijają dwa lata od naszego ostatniego spotkania ze Spider-Manem granym przez Toma Hollanda i niestety nie mamy dobrych wiadomości dla wszystkich czekających na czwartą część filmowej serii. Sam aktor zapowiedział, co prawda, że do roli Petera Parkera chce wrócić, ale musi zostać spełniony kluczowy warunek. Spider-Mana widzieliśmy ostatnio pod koniec 2021 roku w filmie Bez drogi do domu. Od tego czasu bohater nie pojawił się w żadnym projekcie i na razie realizacja czwartego filmu jest na bardzo wczesnym etapie. To Holland przyznał ostatnio, że trwają rozmowy na temat tego, jak miałaby wyglądać czwarta część, ale zastrzegł jednocześnie, że na powrót do roli Spidermana zgodzi się tylko wtedy, gdy historia będzie godna tej postaci. Aktor dodał, że jest wyjątkowo dumny z dotychczasowych filmów i nie chce wracać do roli z byle powodu, aby nie zniszczyć zbudowanego dziedzictwa. Studio na pewno znajdzie odpowiedni sposób na to, by przekonać Holanda do powrotu, ale z tej wypowiedzi możemy wywnioskować, że premiera Spider-Mana 4 nie nadejdzie zbyt szybko. Najbardziej optymistyczny scenariusz to premiera w roku 2025. Jeśli chcielibyście powtórzyć sobie poprzednie filmy o Spider-Manie, zarówno te z Holandem, jak i wcześniejsze, to od początku grudnia nie znajdziecie ich już w ofercie serwisu Disney. Na ten moment wszystkie produkcje dostępne są w naszym kraju na Netflixie, a część z nich znajdziecie też na Prime Video.